W czasie warsztatów pokazano fragmenty tańców ludowych i opowiadano ciekawostki o strojach z różnych regionów Polski. Był też mini pokaz mody ludowej. W części praktycznej dzieci zgadywały nazwy poszczególnych elementów stroju ludowego i odpowiednio dopasowywały do siebie ubrania. Mało tego, że my mamy te stroje, tańczenie w tych strojach, ale i przekazanie właśnie i doniesienie tej informacji, żeby dziecku było i ciekawie, i wesoło. Ja tam się zawsze bawię przy tym. Mnie się to tak podoba z tymi dziećmi. Dzieciaki mają różne emocje. Warsztaty zostały zorganizowane z myślą o dzieciach i młodzieży z Żółkwi, Mościsk i Lwowa. W Borysławiu uczestniczyli w nich także uczniowie Polskiej Sobotniej Szkoły. Kiedy jeździłam do Krakowa z panią dyrektorką, no to widziałam takie, my byliśmy muzeum, no tak, naprawdę są ładne, no i spodobało się mi bardzo. I dzisiaj, i wcześniej jak byłam, widziałam te stroje, no tak, bardzo ładne są. Polski Zespół Pieśni i Tańca Lwowiacy został założony w 1989 roku. Jego założycielem i wieloletnim kierownikiem był Stanisław Durys, który zmarł w październiku tego roku. Artyści występowali na scenach w Polsce i na Ukrainie, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Obecnie zespół prowadzi córka pana Stanisława, Renata. To była taka sprawa życia od samego początku. Istnienia zespołu i sprawa życia właśnie mojego ojca Stanisława Durysa. I teraz chcemy dalej promować jego pracę i pokazywać nasze jakieś dorobki, które zapisały się dzieciom, żeby również wiedziały o tym, że strój polski jest różnorodny, o tym, że są różne hafty, o tym, że w każdym regionie strój wygląda inaczej. Ogromnie się cieszę, że lwowiacy przyjechali, zrealizowali wspaniały projekt, no i faktycznie wzbogacili naszych uczniów o wiedzę w zakresie kultury, w zakresie historii też, no i w zakresie językoznawczym, ponieważ nauczyli się nowych wyrazów, jak nazywają się pewne elementy strojów. Projekt Warsztaty Edukacyjne o Polskich Strojach Narodowych został sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP przy wsparciu Fundacji Wolność i Demokracja.